Dzień dobry. Dziś transmitujemy z targów Translogistika Poland 2018. Zapraszam Was na rozmowę o 5 najczęstszych problemach prawnych w branży TSL. Widzimy się za chwilę. Witam Was ponownie. Dziś porozmawiamy o 5 najczęstszych problemach, z jakimi się spotykacie, prowadząc firmę transportową bądź spedycyjną. Dlatego zaprosiliśmy dzisiaj do nas tutaj prawnika, którego już pewnie pamiętacie z wcześniejszego wywiadu, wspólnika w kancelarii Julitika, pana Łukasza Chwalczuka. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że postanowiliście kolejny rok z rzędu w trakcie Transpoland spędzić z nami pół godziny. Obiecuję, że będzie bardzo interesująco, a problemy, które chcemy omówić, są tak częste w branży transportowej, że powinny pomóc Wam, specjalistom branży logistycznej, unikać problemów na drogach. Ja jeszcze dodam, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania do pana Łukasza, to jak najbardziej piszcie do nas w komentarzach. My cały czas patrzymy, czy macie coś dla nas, czy rozmowa jest dla Was interesująca, czy macie konkretne problemy i staramy się w miarę oczywiście naszych możliwości odpowiadać na Wasze pytania. To może teraz do sedna. Patrząc na doświadczenie Pana i Pana kancelarii, chciałabym zapytać o taki top 5 najważniejszych problemów, z którymi się Pan na co dzień spotyka, pracując z firmami z branży TSL. Może w woli wstępu, od ponad 10 lat zajmuję się obsługą firm logistycznych, transportowych i spedycyjnych i problemy przychodzą nowe, stare odchodzą, natomiast jest 5 takich głównych, których od samego początku działalności naszej firmy cały czas się powielają, nieważne czy ktoś jeździ na wschód czy na zachód, czy jeździ po kraju, niezależnie od tego jaki typ ładunków wozi, czy to są cysterny, plandeki, czy gabaryty na przykład, to te problemy są takie same wbrew pozorom. Nawet gdy weźmiemy pod uwagę pojazdy do 3,5 tony, to zauważmy, że list przewozowy jest ten sam. Więc w tej perspektywie ponad 10 lat myślę, że możemy to ująć w 5 grup takich ogólnych. To jest przede wszystkim zlecenie. Bo zobaczcie Państwo, że cały transport, współpraca z Waszymi klientami zaczyna się od zlecenia. Zlecenia, tak. To jest zlecenie. Bardzo często klienci, i duzi, i mali, wymagają ubezpieczenia. Jeżeli wydaje komuś przesyłkę, nadawca zawsze jest zainteresowany, żeby była ona przewożona w jak najbezpieczniejszy sposób, jak najlepszym pojazdem. No ale jednak wypadki się zdarzają, chociażby wypadki drogowe, więc po to jest ubezpieczenie, żeby w razie zdarzeń drogowych nadawca był bezpieczny, otrzymał odszkodowanie. Więc drugi temat to są ubezpieczenia, szeroko rozumiane. Trzeci temat, powiedziałbym najbardziej sięgający wstecz historycznie, to jest list przewozowy. Wszyscy w branży słyszeli o liście przewozowym. Każdy zna tą tabelkę w postaci listu przewozowego CMR. Każdy kierowca jak najbardziej go zna i stara się wypełnić najlepiej jak może. Po czym w praktyce się okazuje... Przebywa różnie. Oj, bardzo różnie. Często brakuje podstawowych danych. Ja już nie mówię o takich bardzo specjalistycznych informacjach, które z racji obsługi internetowej, zmiany sposobu prowadzenia biznesu się zmieniły po prostu w kontekście kilkudziesięciu lat. Natomiast brakuje często podstawowych danych, które poruszymy za chwilkę, a jest to bardzo ważne. Czwarty temat, powiedziałbym, to są kwestie administracyjne. Dosłownie 2 miesiące temu w Polsce wszedł europejski system zarówno rejestracji, kar, które mogą wystąpić na drodze, jak i rejestru przedsiębiorców transportowych, czyli w końcu na jednej stronie internetowej w Polsce, w Niemczech, Francji czy Grecji na przykład możemy sobie wejść na stronę internetową, wpisać NIP polskiej firmy i dzięki temu i sprawdzamy firmę, ile ma pojazdów i tak dalej. Szczegóły pewnie później, więc to jest kwestia administracyjna. A schodząc na rynek stricte polski, zauważcie, że mamy 35 tysięcy firm transportowych w Polsce. To jest absolutna większość, a ogromna ilość firm transportowych w Unii Europejskiej. Natomiast pewien szkopuł polega na tym, że spora część tych firm to są firmy prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek cywilnych, a to generuje problemy natury majątku prywatnego. Więc to są te główne tematy, które z jednej strony przewoźnik, gdy ma świadomość, na czym one polegają, gdy prowadzi spółkę cywilną z żoną, synem, córką, to powinien mieć świadomość, co się stanie, gdy coś się wydarzy. Dobrze, w takim razie zajmijmy się po kolei każdym z tych tematów. Zajmijmy się tak pokrótce. Czym właściwie jest zlecenie transportowe? I tu może jest na początek małe wyjaśnienie, bo
jesteśmy w branży transportowej. Każdy wie, na czym polega transport, czyli przesyłkę z punktu A dostarczyć do odbiorcy. Natomiast pewien problem polega na tym, że i tu pewnie Państwo sobie uświadomicie, mamy albo przewoźnika, albo spedytora. I jeżeli używamy zlecenie transportowe i cokolwiek się stanie, samochód, ładunek zostanie skradziony, dojdzie do opóźnienia w dostawie, nasz kierowca będzie chory, prawda, i będziemy musieli go zmienić z innym kierowcą, wtedy dochodzi do pewnych problemów natury stricte prawnej i wszyscy używają nazewnictwa transportowe, bo tak się przyjęło. Natomiast w praktyce powinno być przewozowe, jako przewoźnik, lub spedycyjne dla spedytora. Więc to jest pierwszy taki, powiedziałbym, na samym przodzie ważny temat, który wychodzi przy zleceniach, czyli od prawidłowego nazewnictwa, kim ja tak naprawdę jestem. Jestem przewoźnikiem, który odpowiada za swoich podwykonawców, czy być może jestem spedytorem, który ma na celu zorganizowanie transportu, wybranie swojego podwykonawcy, a różnica jest bardzo, bardzo duża. Dobrze, to w takim razie czym różni się zlecenie przewozowe, już wedle prawidłowej nomenklatury, tak, od takiego zlecenia spedycyjnego? Postaram się skrótowo, bo zobaczcie Państwo, że można być pośrednikiem, prawda? Czyli przyjmuję zlecenie od swojego nadawcy, producenta i biorę swojego podwykonawcę, który ma wykonać akurat ten konkretny przewóz z tym konkretnym ładunkiem. I teraz od umowy mojej z moim klientem, z tym, który mi zleca, będzie wynikało, czy ja jestem firmą spedycyjną, bo mam umowę spedycji z producentem, czy być może mam umowę przewozu i wziąłem sobie podwykonawcę. Więc przede wszystkim ta główna różnica jest, czy zobowiązuje się do organizacji, do wyszukania podwykonawcy, czy do wykonania tego konkretnego przewozu na trasie krajowej lub międzynarodowej. Dobrze, to mamy już pytanie od Olgi Polasik. To 35 tysięcy, to ile to jest w porównaniu z innymi krajami? I masz ma Pan pozdrowienia, panie Łukaszu, od Olgi. Pani Olgo, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę, że ktoś ogląda, bo do tej pory prowadziłem szkolenia, konferencje zawsze gdzieś w rzeczywistości, więc widziałem te osoby... Ciężko przełożyć, prawda? On fast, prawda? Face to face. Także dziękuję bardzo serdecznie. Nie mam tak dokładnych danych, bo no, staram się, działam raczej na terenie Polski, natomiast z tego, co mi wiadomo, tylko rynek niemiecki jest większy od polskiego. Miałem ostatnie spotkania na Litwie, Słowenii, z racji mojej działalności w Europejskim Stowarzyszeniu, więc wiem, że te rynki są duże w perspektywie kraju, który reprezentują, natomiast do Polski, no tutaj pełen szacunek dla właścicieli firm transportowych, spedytorów, kierowców przede wszystkim, którzy ciężką pracą rozwijają, zobaczmy, na targi, prawda? Gdy patrzymy na pierwsze wydanie, Transpoland było fajnie, ale to, co jest dzisiaj, zupełnie co innego. Dużo więcej ludzi. Oczywiście, że tak. Zgadza się. Dobrze, to jaki wpływ w praktyce ma forma zlecenia dla firmy transportowo-spedycyjnej? Świetne pytanie. Zobaczcie, że część firm ma swoje auta, wozi swoimi pojazdami, natomiast czasami brakuje samochodu, czasami trzeba się wspomóc podwykonawcami, więc są firmy, które częściowo są przewoźnikiem, jeżdżą własnymi autami, a częściowo biorą podwykonawcę. Na stałych podwykonawców, na giełdach transportowych różnie. To już kwestia kooperacji. Natomiast znaczenie jest ogromne, bo czy mamy zlecenie spedycji ze swoim klientem, czy zlecenie przewozu, decyduje o tym, czy ja odpowiadam za ładunek. Zobaczcie, że możemy wziąć swojego podwykonawcę, którego znamy od wielu, wielu lat. On ładuje mandarynki w Hiszpanii. Kierowca jedzie, cokolwiek się wydarzy. Ja nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje w trasie. Czy kierowca dochowuje czasu pracy kierowcy, czy prawidłowo ustawił agregat, czy prawidłowo zamocował ładunek, prawda? Przypominam Państwu, że od marca tego roku weszły nowe przepisy dotyczące mocowania ładunków. Zachęcam, żeby się z nimi zapoznać, bo one pomagają, a znowu wracamy do zlecenia, bo w zleceniu powinno być ustalone, kto odpowiada za mocowanie, bo niestety tutaj polskie prawo troszkę pominęło ten aspekt, gdzie nie wiadomo, kto ma zamocować ładunek, więc też warto o tym wspomnieć, więc zlecenie powinno zawierać kwestie mocowania, kwestie załadunku. Często się zdarza w przypadku przywożenia ładunków do sieci marketów szeroko rozumianych, gdzie odbiorcy, markety wymagają dostarczenia ładunku do krawędzi rampy, na rampę. I te praktyki są tak różne, że później ciężko jest przewoźnikom ocenić, co się stanie w sytuacji, gdy mój kierowca jedzie wózkiem czy paleciakiem, prawda, w trakcie wyciągania palety z naczepy na tę krawędź rampy, coś się wywróci, stłucze, to za to odpowiada. I to są takie niuanse, które w praktyce powodują, że wiele firm trochę się gubi,
i nie wie, jak do końca ocenić swoją odpowiedzialność. Więc zlecenie to jest ten pierwszy krok, najważniejszy, kim tak naprawdę jestem. Czy jestem firmą przewozową, czy spedycyjną, bo niuanse są naprawdę niewielkie. Czyli rozumiem, że w momencie, kiedy to jest na przykład zlecenie spedycyjne, ta odpowiedzialność po prostu wygląda zupełnie inaczej. Za ten towar, który jest przewożony, spedytor już nie będzie odpowiadał, będzie odpowiadał przewoźnik. Pewnie brak nam czasu na szczegóły. Jasne. Chciałbym się podstawić pewną ogólną zasadę, a na szczegóły pewnie przyjdzie jeszcze czas. Tak. W sytuacji, gdy mamy zlecenie spedycji i ja jako firma spedycyjna dobrze wybrałem przewoźnika, czyli przede wszystkim firmę z NIP-em, REGON-em, KRS-em, licencją, tak. Mówimy o pojazdach powyżej 3,5 tony, firmę z doświadczeniem, firmę, która postawia prawidłowy pojazd, czyli jeżeli mam do przewiezienia paletę, która waży 1,5 tony, no to nie mogę podstawić busa, bo przekroczę dopuszczalną ładowność. Więc w tym przypadku firma spedycyjna, która prawidłowo wybrała przewoźnika, w większości przypadków nie odpowiada za ładunek. To ten przewoźnik, który wiózł, to on będzie odpowiedzialny za opóźnienie w dostawie, za uszkodzenie ładunku i tak dalej. Więc dla pośredników, którzy przyjmują zlecenia, dają je dalej, dobrze byłoby być firmą spedycyjną. W takim razie ja chciałabym zachęcić Was do zadawania pytań a propos właśnie zlecenia transportowego. Jeśli cokolwiek Was interesuje, mieliście jakiekolwiek problemy tej natury, zapraszam, piszcie do nas w komentarzach. Wszystkie pytania postaramy się zebrać w grupę i odpowiedzieć je po prostu, odpowiedzieć na nie. Natomiast teraz chciałabym przejść już do polisy OCP. To może tak, czy może Pan wytłumaczyć, jaka jest różnica między zwykłym OC, a właśnie OCP, bo to zdaje się jest dosyć istotne. Tak, bardzo często firmy, zarówno nadawcy, jak i przewoźnicy, mylą OC pojazdu, to obowiązkowe, które wynika z przepisów prawa, z polisą odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, czyli OCP, to co znamy z agencji czy brokerów, którzy tego typu polisy ubezpieczeniowe dostarczają. Przede wszystkim musimy zapamiętać, że OCP jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Biznes wymaga, nasi klienci wymagają, żeby ubezpieczać ładunki, natomiast reguł ustawowych, prawnych nie ma. Więc to, co nam zaproponuje ubezpieczyciel, tudzież broker, to na co my się zgodzimy, takie warunki mamy. Porównałbym troszeczkę OCP do autokasko, prawda? Możemy sobie ubezpieczyć własny pojazd, naczepę, ciągnik siodłowy czy auto osobowe, jako w odpowiedzialności własnej szkód i taki, jakie sobie wykupimy, taki pakiet, który mamy, tak później możemy żądać odszkodowania. Więc zwracam uwagę, żeby w przypadku polis OCP zwracać uwagę na szczegóły, bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Czyli ta polisa OCP, ona jest polisą dobrowolną. Tak. W związku z tym możemy w jakiś sposób kształtować warunki tego ubezpieczenia, tak? Dokładnie tak. Czyli jaki właściwie wpływ może mieć przewoźnik na te warunki? No ogromny. Problem natury biznesowej polega na tym, że ubezpieczyciel to przeważnie wielka firma. Mhm. Przewoźnik w swojej branży jest duży, no ale porównując się do potentatów ubezpieczeniowych, no to dalej tą skalę, czy różnicę skali widać. Natomiast przypominam Państwu, że w moim doświadczeniu największy problem w branży transportowej polega na tym, że przewoźnicy odnawiają polisy w ostatniej chwili. Czyli kończy mi się polisa za tydzień lub dwa, wtedy zgłaszam się do brokera z prośbą o przedłużenie. I w momencie, kiedy ubezpieczyciel zauważa podatak, że kończy się komuś polisa ubezpieczeniowa i nie ma czasu na negocjacje, to ma świadomość, że przewoźnik jest trochę pod ścianą, bo nadawcy wymagają, żeby miał OCP. Przewoźnik chce mieć polisę dla własnego bezpieczeństwa, no ale gdy kupujemy pod presją czasu, to nie dziwne, że te warunki niekoniecznie są takie, jakbyśmy sobie życzyli, więc zwracajcie Państwo uwagę nie tyle na polisę, jaką jest główna, ta pierwsza strona, tylko przede wszystkim na ogólne warunki ubezpieczenia. Tam często jest 15 stron. Natomiast zwracajcie Państwo uwagę na jeden rozdział, który w praktyce jest gdzieś tam na początku. To są wyłączenia, czyli sytuacje, gdzie ubezpieczyciel mówi tak, ubezpieczam firmę przewozową, jej ciężarówki na trasach międzynarodowych, ale wyłączam z tej polisy i tu jest jakaś tam przeważnie szeroka litania. Parkingi strzeżone muszą być, prawda? No i z jednej strony, znowu, możemy wrócić do zlecenia, gdzie nadawcy wymagają z moim drogim towarem, bo to jest tytoń, elektronika, perfumy, kosmetyki, ciuchy, prawda?
towary spożywcze, przecież też są towary spożywcze, które są naprawdę wielkiej wartości, więc klienci chcieliby zwiększyć to bezpieczeństwo swojego towaru, wymagając parkingów strzeżonych, tylko sami sobie Państwo odpowiedzcie, gdzie są te parkingi strzeżone. Właśnie. Infrastruktura jakby nie pozwala na to, żeby zaparkować w takim miejscu, jak sobie czasem klient życzy. I co więcej, w każdym kraju. Popatrzmy na polską infrastrukturę. Nowiutka, świeżutka, przygotowywana według nowych standardów od dekady, może dwóch, a mimo wszystko mamy piękne stacje benzynowe z restauracjami, 100 ciężarówek, ale to nie jest parking strzeżony. To samo jeśli chodzi o autobany w Niemczech, prawda? Są świetne autostrady, ogromne natężenie ruchu, jest dużo parkingów, pomijam piątki po południu, gdzie pewnie sami znacie Państwo problemy, gdzie zaparkować, tylko to też nie są parkingi strzeżone. Więc apeluję do przewoźników, czytajcie treść zleceń, czytajcie ogólne warunki ubezpieczeń, tak? Bo nie trzeba płacić więcej za ubezpieczenia, to trzeba mądrze kupić. To ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że mamy pozdrowienia z Niemiec. Także oglądają nas nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech. Nasi sąsiedzi. Tak, nasi sąsiedzi. Cieszymy się bardzo i dziękujemy. A ja jeszcze chciałabym zapytać o jedną rzecz. Co będzie w momencie, kiedy firma źle dobierze takie warunki ubezpieczenia OCP i jaki to ma wpływ właściwie na jej funkcjonowanie? Co jej grozi tak naprawdę? W skrócie, płaci z własnej kieszeni. Bo zobaczcie Państwo, że przewoźnicy przeważnie mają polisę OCP przewoźnika. Zgłaszają szkodę, bo towar został skradziony, część towaru. Mieliśmy przypadek, gdzie w kancelarii, to było z rok temu, gdzie w doładunku przewoźnik wziął tylko 5 palet za stosunkowo niewielkie pieniądze i z tych 2 palet zginęło raptem 2. To jest nic w skali biznesu, który on prowadzi. I nagle się okazało, że to były najnowsze, najdroższe telefony komórkowe w przedsprzedaży. I wyobraźcie sobie Państwo, że te 2, w cudzysłowie mówiąc tak lekko obrazowo, malutkie palety kosztowały 250 000 euro. Więc to pokazuje, jak często przewoźnicy, którzy przyjmują zlecenia towar neutralny, prawda? No bo on nie jest ADR-em, to nie jest towar spożywczy, nie wiedzą, jakie ryzyko na siebie przyjmują, więc apeluję do Państwa, uważajcie na zlecenia, w których jest towar neutralny, bo nie wiecie, co wieziecie. A 2 palety potrafi kosztować mnóstwo pieniędzy. Więc polisa ubezpieczeniowa powinna obejmować zatrzymywanie pojazdów na przykład na drogach ekspresowych, autostradach, drogach krajowych i wojewódzkich. Czyli zwracamy uwagę, że ubezpieczenie obejmuje drogi główne, nie gdzieś tam w lesie, po wioskach, lasach, tylko główne drogi. Jeżeli zatrzymuje się przy drodze wojewódzkiej, to jest to objęte moją polisą ubezpieczeniową. I takie polisy da się kupić, bo sami pomagamy przewoźnikom w analizie warunków i mówimy, zmieńcie Państwo tą klauzulę, dopiszcie na przykład kwestię listu przewozowego, do którego za chwilkę dojdziemy, żeby kierowca nie musiał się martwić o to, że jak zapomni wpisać adresu swojego pracodawcy, no to ma problem. Więc tutaj to są proste rzeczy, to naprawdę są proste rzeczy, 3-4 warunki, których gdy przewoźnik lub ktoś pamięta i pomoże, wszystko jest w porządku. A ja chciałabym Was zapytać o to, czy Wy macie odpowiednio dobrane warunki ubezpieczenia i czy mieliście kiedykolwiek tak naprawdę problemy z wyborem takiego ubezpieczenia? Jeśli macie jakieś uwagi, doświadczenia, podzielcie się z nami, napiszcie do nas. Pytania będziemy oczywiście kierować do Pana Łukasza. A teraz chciałabym zająć się właśnie problematyką związaną z listem przewozowym. Tak. Zauważcie, że list przewozowy od dziada, pradziada, konwencja CMR z 1956 roku, list przewozowy zawsze był. O ile w przewozach międzynarodowych dawniej były granice, były odprawy, więc przewoźnicy i kierowcy przyzwyczaili się, że w międzynarodówce CMR-ka musi być. Gdy wracamy na naszą stronę Odry, to nagle wszyscy zapominają, że Polska też ma pewne wymogi i w Polsce też powinien występować list przewozowy. On może być troszkę krótszy, może być troszkę mniejszą formę przyjąć, ale też powinien być list przewozowy. Nie będę teraz mówił o szczegółach, bo nam być może braknie czasu, natomiast pamiętajcie Państwo, że packing listy, WZ-ki, tego typu dokumenty magazynowo-handlowe, takie nazywając ogólnie i zbierając pewną grupę taką dokumentów handlowych, przeważnie nie zawierają jednej ważnej informacji, jaką jest nazwa i adres przewoźnika. Czyli WZ-ka, którą często przewoźnicy po kraju wożący do marketów,
fabryk, do cysternami na przykład. Macie Państwo WZ-kę, gdzie jest wpisane 10 tysięcy litrów jakiegoś tam oleju na przykład. Pomijam centa, na ten temat na razie nie schodzimy. Natomiast okazuje się, że brak tego listu przewozowego powoduje duże perturbacje, zarówno w kontekście polis ubezpieczeniowych, bo tutaj przypominam, że żeby OCP przewoźnika zadziałało, czyli ubezpieczyciel, żeby wypłacił szkodę, która wystąpiła w trakcie przewozu, w większości przypadków musi być list przewozowy. A przewoźnik pokazuje WZ-kę albo 5 kartek packing listy na przykład, prawda? Bo w przypadku firm zagranicznych często jest to jeszcze po angielsku nazywane. I nagle ubezpieczyciel doszukuje się pewnego kruczka, nazwę to kolokwialnie trochę dziury w całym i z tego powodu nie wypłaca odszkodowania. Więc list przewozowy, to taka może anegdota, pamiętam parę lat temu pisałem taki artykuł bez listu przewozowego ani rusz. I co do tej pory mnie dziwi, wyobraźcie sobie Państwo, że ten artykuł jest najczęściej czytanym artykułem w naszej kancelarii. Czyli jak patrzymy na statystyki ze strony internetowej, gdzie pisałem już pewnie setki artykułów przez ponad 10 lat, ten jeden jest najczęściej najbardziej interesujący, najczęściej klikany, czytany ma on po prostu duże znaczenie praktyczne, tak? Dokładnie tak. Codziennie się przewoźnicy z tym dokumentem stykają, tak? I on ma złe jego użytkowanie rodzi określone konsekwencje. Dokładnie tak. Także finansowe, jak się okazuje. Dokładnie tak. I tutaj list przewozowy, który ma prawidłowe dane, nazwę troszkę tak infantylnie, czytelne dane, bo często jest tak, że ktoś wpisze ręcznie i nie wiadomo, co to jest. Dokładnie tak. I coś tam jest namazane na tym liście przewozowym, ale jest parawka na przykład. Mhm. Więc to się da ustawić, to nie są trudne rzeczy, natomiast chętnie udzielę więcej informacji, może nie w trakcie targów, bo dzisiaj jest bardzo intensywny dzień, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Jasne. To mamy pytanie od Wojtka Borunia. Bardzo dziękujemy. Dzień dobry. Chciałem się dowiedzieć, co zrobić w sytuacji, kiedy dokumenty transportowe zostały zagubione, a trasa przewozu obejmowała Niemcy. Jak wiemy, wtedy nie obowiązują przepisy konwencji CMR. Jak wtedy można ubiegać się od klienta o zapłatę za wykonaną usługę? Panie Wojciechu, dziękuję za pytanie. Przede wszystkim powiem tak, pisze Pan, że trasa obejmowała Niemcy. Zakładam, że pyta Pan o kabotaż na terenie Niemiec, bo pisze Pan też, że nie obowiązują przepisy konwencji CMR. Więc nie unikam odpowiedzi, tylko pyta Pan stricte, zakładam, o przewozy kabotażowe w Niemczech, a tym samym obowiązuje prawo niemieckie. Więc tutaj nie czuję się na siłach, żeby wchodzić w kompetencje moich kolegów, prawników z Niemiec, bo niestety prawo w każdym kraju troszeczkę się może różnić. Natomiast Panie Wojtku, pozwolę sobie odpowiedzieć, jak to wygląda w przypadku przewozów międzynarodowych, czyli wtedy, kiedy konwencja CMR obowiązuje. Mamy artykuł 4 konwencji CMR, który mówi tak, że brak listu przewozowego, bo kierowca zgubił, bo mu ukradli, prawda? Kierowca włożył CMR-kę do NSSR-a z laptopem, ukradli mu laptopa razem z CMR-ką. Nie mam CMR-ki i nigdy nie otrzymam, no bo mi skradziono. Więc w takim przypadku przewoźnik ma pełne prawo skontaktować się z odbiorcą. Nie po to, żeby świadczyć mu usługi, bo wchodzimy troszkę w tak zwane podebranie klienta, to nie temat na dziś. Natomiast mogę napisać maila do odbiorcy: Dorotko, przywiozłem Ci towar tydzień temu, potwierdź proszę, że dostałaś ten i ten towar, ja potwierdzę swojej spedycji i jest towar potwierdzony. Więc Panie Wojciechu, dostałem tutaj od kolegów potwierdzenie. Co do kabotażu, proszę wybaczyć, nie jestem prawnikiem, który działa na terenie Niemiec, więc ciężko mi powiedzieć, nie chcę niechcący w błąd wprowadzić. Mogę Panu pomóc, bo mam 3 kancelarie niemieckie, które współpracują, więc Panie Wojciechu, zapraszam na jakiś tam kontakt prywatny, przez stronę internetową, znajdzie mnie Pan na Facebooku, LinkedInie, więc zachęcam, żeby zapytać. Ja dopytam swojego kolegę, na pewno Panu pomogę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście zadawajcie, tak jak mówiłam, wszystko trafi do Pana Łukasza. My będziemy także później spotykać się z nim, także postaramy się na wszystkie pytania Wasze odpowiedzieć. Natomiast czas nas goni, w związku z czym zapytam o system kar, który się w końcu pojawił w Polsce. Oczywiście chodzi mi o elektroniczny system kar. Czyli co zmieniło się tak naprawdę po 3 września? Oj, bardzo dużo się zmieniło. Polska chyba jest ostatnim krajem w Unii Europejskiej, która wdrożyła przepisy unijne w telegraficznym skrócie. W całej Unii Europejskiej, od Portugalii, Grecję, Finlandię, czyli cała Unia Europejska, jest jeden system informatyczny,
który zbiera naruszenia do jednej bazy. Czyli jeżeli mój kierowca, przywożąc automotive z Czech, skróci pauzę, wydłuży czas jazdy, nadawca przeładuje mój pojazd i wykryją to izby kontrolne w Polsce, w Niemczech, na Węgrzech, to te naruszenia są wpisywane do jednego komputera, w cudzysłowie, czy do jednego systemu informatycznego. I w momencie, kiedy jest kontrola, powiedzmy w Polsce, przez Inspekcję Transportu Drogowego, to system obejmuje wszystkie te kary. Więc od 3 września bieżącego roku, ja to nazywam, skończyły się czasy, gdzie płacę kary i jeżdżę dalej. Kosztuje mnie to, bo musiałem zapłacić mandat, w cudzysłowie, ale jeżdżę dalej, więc ja bym porównał ten system trochę do punktów karnych nas, kierowców aut osobowych, prawda? Że okej, zapłaciłem mandat, ale gdy mam 20 punktów karnych, oj, to wtedy już się trochę boję. Zaczynam uważać. No właśnie, już jeżdżę wolniej, już się nie spieszę, bo szkoda mi prawa jazdy. I tak samo jest z przewoźnikami, którzy od 3 września te naruszenia, których dopuszczą się kierowcy oczywiście, są zbierane do jednego worka i jeżeli przekroczą, tu też na szczegóły przyjdzie czas, bo na szczęście jedna czarna owca w stadzie. Czyli jeżeli trafi się tam kierowca, który pomimo naszych upomnień, próśb, motywacji, premii i tak jeździ jak mu się podoba, to mimo wszystko wybierana jest pewna średnia. Bo przepisy mówią, że to muszą być 3 bardzo poważne naruszenia średnio na kierowcę. Jak mamy 30 kierowców, no to ta średnia jest stosunkowo duża, natomiast przypominam, że to wszystko jest zbierane, rejestrowane i w momencie, kiedy średnia przekroczy pewien pułap, to inspekcja najpierw upomina przewoźnika, czyli taka żółta kartka, a docelowo może pozbawić przewoźnika dobrej reputacji. Temat czy hasło, które znamy od 2009 roku bodajże, ładnych parę lat, a w konsekwencji zabranie licencji. Więc zabranie licencji troszkę jak odebranie prawa jazdy, prawda? Czyli te punkty karne... Jak żyć wtedy? No, jak żyć? Jak pracować? Już nie jest łatwo, prawda? Tak. Świat się zmienia, nowe przepisy, no a bez licencji będzie jeszcze ciężej. Zapytam w takim razie szybciutko o ten podział tych wykroczeń, bo on jest dosyć istotny. Tam są, zdaje się, 3 kategorie. Tak, są 3 załączniki. Jeden dotyczy kierowców, drugi dotyczy firm przewozowych. Trzeci zarządzających transportem, czyli ludzi, człowieka konkretnego, który w danej firmie został wybrany jako ten, który zarządza transportem. Naruszeń jest cała masa. Jest konkretna tabelka posegregowana. Jeżeli wydłużymy czas jazdy o kilka minut, to jest to niewielkie naruszenie. Ale jeżeli jedziemy na magnesie, nikt nie jeździ, ale... Naturalnie. Od kolegów słyszeliśmy, prawda? Tak. Że niektórzy gdzieś tam się zdarza, że ten magnes... I tu przemilczę, to jest traktowane jako najniebezpieczniejsze naruszenie, prawda? Więc zobaczcie Państwo, jeden czyn, a bardzo duże naruszenie. Tych naruszeń jest sporo, więc chciałem teraz licytować. Przygotujemy na rozszerzenie, tak, żeby przedstawić konkretne przykłady. Wtedy być może będziemy w stanie pokazać internautom dosłownie podczas live'a pewne przykłady, jak to wygląda w ustawie. Natomiast no, skończyły się czasy, gdzie płacę kary, jeżdżę dalej. To już na koniec zapytam właśnie o kwestię przekształceń. Chodzi konkretnie o przekształcenia w spółki handlowe. Właściwie po co to robić? Odpowiedź jest prosta, żeby chronić swój prywatny majątek. Bo pamiętacie Państwo pewnie parę lat temu, to było dokładnie w wakacje, zdarzenie na drodze, polska ciężarówka wpadła pod czeskie Pendolino. Być może każdy pamięta. Wypadek drogowy jak każdy inny, się zdarza. Wylała się czekolada niedawno na autostradzie, więc takie przypadki się zdarzają. I w momencie, kiedy ktoś prowadzi firmę jako jednoosobowa działalność gospodarcza ze swoim nazwiskiem lub co gorsza w formie spółki cywilnej, to odpowiada całym swoim prywatnym majątkiem. Domem, mieszkaniem, samochodem, który ma na własność, krzesłem, laptopem, wszystkim. A jeżeli jestem z żoną, synem i córką w spółce cywilnej, to nasze 4 prywatne majątki są może nie zagrożone, ale mogą być zlicytowane za długi firmowe. Więc ja, broń Boże, nie mówię o tym, żeby unikać odpowiedzialności, tylko mówię o tym, żeby postawić grubą granicę pomiędzy firmą, majątkiem firmowym, a moim prywatnym. Bo jest mi przykro, jest mi żal właścicieli firm transportowych, spedycyjnych również, którzy prowadzą ciężko i uczciwie biznes przez lata, po czym przydarzy się jeden wypadek na drodze, prawda? Kierowca miał troszeczkę alkoholu więcej we krwi niż można.
auto zaparkował nie tam, gdzie trzeba. I nagle się okazuje, że Bogu ducha winien szef, szefowa i dzieci mają ogromny problem. Czasu nie cofnę, więc nie jestem w stanie, nad rozlanym mlekiem można pewne rzeczy próbować zmienić, natomiast apeluję do przewoźników, bo robić takie troszkę statystyki. Jeżeli ktoś ma 5, 6, 7 pojazdów w firmie, obrót w firmie, ilość zleceń, ilość kierowców, ryzyka po prostu, biorąc to do jednej grupy, jest na tyle duży, że warto się przekształcić w spółkę prawa handlowego. To tak na zakończenie właściwie w jednym zdaniu. Co można zyskać takim przekształceniem? Powiem tak, nic nie tracimy, bo dalej działamy jako firma transportowa, firma polska, jest spółka komandytowa, spółka komandytowa, gdzie nie tracimy podatkowo, więc podatkowo jesteśmy na tym samym poziomie, natomiast zyskujemy bezpieczeństwo finansowe swojego prywatnego majątku. I apeluję do każdego, kto działa w branży logistycznej, jest firmą spedycyjną, czyli pośrednikiem, który ma pojazdy, tym bardziej w trasach międzynarodowych, to jest najlepsze zabezpieczenie, kolokwialnie powiem, najlepsze ubezpieczenie siebie i swojego majątku. Mamy, zdaje się, jakieś pytania chyba jeszcze na koniec, bo czas nas już troszeczkę goni, ale mamy pytanie od pana Romana Siarzyńskiego. Witam. Chciałbym zapytać o licencję na pośrednictwo. Mianowicie, w jakim momencie trzeba ją posiadać? Jak wiemy, aby przekazać ładunek przewoźnikowi umownemu, takiej licencji nie potrzebujemy mieć. Zatem kiedy, na jakim etapie łańcucha transportowego zaczyna się pośrednictwo przy przewozie rzeczy i wymagana jest stosowna licencja? Panie Romanie, świetne pytanie. Nie obejmuję tematyki naszego spotkania, niestety, ale odpowiem, proszę nie martwić. Mam nadzieję, że to jest zachęta dla organizatorów. Tak. Wiecie Państwo, wczoraj byłem na szkoleniu, pozdrawiam Kalisz, wczoraj byłem na szkoleniu, za 2 tygodnie lecę na Litwę, tam też mam szkolenie. I zobaczcie Państwo, ile jest pytań. Pytań, które z życia, prawda? Tak. Krótko odpowiadając, mamy 3 dokumenty. Mamy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Długa regułka, dotyczy krajówki. Mam swoje pojazdy i muszę mieć zezwolenie. Mamy licencję wspólnotową, czyli swoimi ciężarówkami trasy międzynarodowe. I to, o co pan Roman pyta, jest licencja, koniec nazwy, licencja, która dotyczy pośrednictwa w transporcie. Więc to, o co pan pyta, panie Romanie, musicie mieć licencję na pośrednictwo w transporcie drogowym, żeby zgodnie z prawem przyjąć zlecenie od producenta i zlecić to swojemu podwykonawcy. Więc licencja na pośrednictwo musi być od samego początku, nie od momentu rozpoczęcia trasy. Bo w momencie, kiedy ja przekazuję zlecenie do wykonania kolegom, to wtedy muszę działać na podstawie ustawy o transporcie drogowym, muszę mieć licencję. Więc właściwie w momencie, kiedy Państwo zakładacie spółkę, czy firmę jako taką, chcecie pośredniczyć w transporcie, musicie mieć licencję. Jasne. Dziękujemy Wam pięknie za pytania. Wiemy, że jest ich dużo, zainteresowanie też było bardzo duże, w związku z czym wpadliśmy na pomysł, żeby spotykać się z panem Łukaszem cyklicznie i głębiej zająć się tematyką, którą poruszaliśmy dzisiaj. Także zapraszam Was i zachęcam do tego, żeby zadawać pytania, dzielić się swoimi doświadczeniami. To na pewno ułatwi nam dostosowanie tego, co chcielibyście usłyszeć do Waszych potrzeb. A ja dzisiaj już bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. A czy mogę jeszcze jedno słówko? Oczywiście. Do internautów, jeśli dobrze. 3 osoby zadały pytania, oficjalnie puściliśmy je w live'a, chyba tak. Panowie, którzy zgłosili się z pytaniami, dziękuję, bo to było dla mnie bardzo, bardzo ważne, że jest interakcja. Mam dla Państwa pewną niespodziankę. 5 grudnia będę prowadził szkolenie w Warszawie. Dla Państwa, którzy pokazali się odwagą i pytaniami, zachęcam nie tylko przez kamerę internet, ale zachęcam do spotkania w Warszawie. Dla Was szkolenie jest bezpłatne. Tam mamy cały dzień, omówimy sobie wszystko, co Was interesuje. Panie Romanie, tam była, jeszcze 2 osoby, przepraszam, imienia nie pamiętam, bo tutaj na targach dużo się dzieje. Dużo się dzieje. Proszę o kontakt do mnie, 5 grudnia, szkolenie w Warszawie, macie Państwo u mnie za darmo. Fantastycznie, także bardzo dziękujemy. Proszę bardzo. A ja z Wami się już dzisiaj żegnam, a jednocześnie zapraszam na godzinę 14. Tam będziemy rozmawiać z panem Sebastianem Ćwiklewskim z firmy Bunasta. Pan Sebastian jest agentem celnym, także porozmawiamy o transporcie z naszymi, do naszych wschodnich sąsiadów.
Także serdecznie zapraszam na godzinę 14, jeszcze dziś. Jeśli macie jakiekolwiek pytania do pana Sebastiana, piszcie już teraz w komentarzach. A ja z wami się już żegnam.